Wita was ostatnia sensacja rock'n'rolla z Wietnamu Południowego. Skrzyżowanie estetyczno-metafizyczne twórczości Mieczysława Foga i grupy Sex Pistols, czyli przedstawiciele Muzeum Zwierząt Tropikalnych z Nowosybirska, grupa Big Tits! Początek lat 80. Byliśmy wtedy bardzo młodzi i tak się zdarzyło, że w 81 roku poszliśmy na koncert Misty in Roots, zespołu takiego topowego reggae, który przyjechał do Ostrowa przez przypadek. Zobaczyliśmy ten koncert i zachciało nam się grać reggae. W związku z tym poczyniliśmy pewne starania, jeżeli chodzi o poszukiwanie muzyków. No z tym było troszeczkę problemu, bo wiadomo, miały małe miasto i ciężko było tutaj skompletować skład, no ale z Jerem razem zrobiliśmy taki, jak to mówią w obecnych czasach, mówi się na to research, zrobiliśmy taki research. Casting ludzi, którzy grają, no i złożyliśmy pierwszy skład zespołu Rokosz, który właśnie zaczynał w Polsce grać reggae i myślę, że nie było to łatwe, bo i z instrumentami były kłopoty, i ze wzmacniaczami, i z salą prób były problemy. Wciąż dojrzewają mali ludzie pod grzaną ciszą otuleni sekrety gry. Owoce będzie zbierał pan, 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 owoce będzie zbierał pan. Nie byliśmy pierwszym zespołem reggae, bo jeszcze przed nami jednak był zespół ICR wtedy się nazywał. I Bakrzysz chyba, tak. I DAP, to były trzy zespoły, które jeszcze grały, już grały, a my dopiero w zasadzie zaraz po nim. Ale jakoś na tyle dobrze nam to wyszło, że w 84 roku zakwalifikowaliśmy się na Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie, gdzie wystąpiliśmy na dużej scenie, co było dla nas wielkim przeżyciem. A po tym koncercie stwierdziliśmy, że trzeba poczynić pewne zmiany w składzie, bo jednak bardziej pasowała nam stylistyka roots reggae, czyli takiego bardzo korzennego, mniej może melodyjnego, a bardziej rootsowego grania. No i zaproponowaliśmy Sławkowi Przybylskiemu, który zwany był Pontonem, żeby został głównym wokalistą zespołu. Potem jeszcze dobraliśmy muzyków grających na instrumentach dętych, Wojciech Koralewski na klawiszach. Pojawił się piękny Romek, ale też... Zrezygnowaliśmy z dziewczyn, bo mieliśmy kuchunki dziewczęce. Ile było muzyków, bo to były składy po kilkanaście osób, do 10 osób, także... Kralka przecież grał Że ten 81 rok, to jak Jacek mówi tutaj, to niestety ja byłem powołany do wojska, jako jedyny tutaj z ekipy. Wróciłem z wojska, Jacek, to było coś takiego, że ja z Jarkiem, myśmy się znali dużo, dużo wcześniej, bo sobie tam gdzieś pogrywaliśmy. No i mówi, że jest zespół Rokosz, ale ja ten zespół już widziałem jakby w telewizji tam w wojsku, bo jak były tam przychodziła niedziela, to mieliśmy dzień wolny. No a i pierwszy telewizyjny koncert to był występ w programie 5-10-15. Właśnie oglądałem i mówię, o kurde, proszę bardzo. Wróciłem i potem było coś takiego, że Jacek do mnie mówi, a będziesz ty chodził na próby? Ja będę chodził na próby. Masz rozgrzeszenie. To jest jedyne miejsce, w którym można się swobodnie wypowiedzieć, można powiedzieć to, co czuję. Rewolucja uratuje wszystko. Rewolucja musi zmienić nas. I rewolucja w sercach. Rewolucja w duszach. Rewolucja w każdym czynie moim. We'll be right back.
były bardzo duże składy i ciężko było te składy utrzymać, bo nie mieliśmy samochodu. Była tak ta słynna kultowa Nysa, którą wypuściliśmy w MCK, ale ona była później. Ona wcześniej była później. Jeździliśmy pociągami. Wcześniej jeździliśmy pociągami i to wszystko było z tak instrumentami. Konga wielkie, tak, jakieś perkusja, klawisze, wszystko wozili. Tak. Kolejarze byli zachwyceni. Tak, było bardzo siermiężne, no, trudno nam się było dostać w niektóre miejsca, bo przecież te festiwale też odbywały się czasami w dużym mieście, a czasami gdzieś tam w małych miejscowościach. Ciężko było dojechać. No ale to też była kwestia motywacji. Wiele osób się zniechęciło, no bo to wiadomo, pieniądze to były żadne, raczej to było hobby i taka zabawa. I ci, których to kręciło i chcieli to robić, zostali, a reszta się powoli wykruszała. Tak właściwie w 1988 roku wpadliśmy na pomysł, żeby jeszcze oprócz rokosza, oprócz tej muzyki reggae, zacząć grać coś ostrzejszego. I tak narodził się pomysł założenia zespołu Big Cyca. Ale ten początek Big Cyca również wiąże się znowu z Romanem. Pamiętam, że jak rzeczywiście zaproponowaliśmy również Romanowi, że co, mamy taki pomysł z Jackiem. Odmówił. Nie, on powiedział, że on nie będzie grał punk rocka, tylko reggae. On jest rastamanem i będzie reggae grał. To jest Roman, nasz gitarzysta. Zabieramy go zawsze z sobą, bo się najlepiej nadaje na bigo. To znaczy tak, ja bym bardziej przerażony, bo mówię tak, cały czas w tym reggae robię ciach, ciach, i, a to nagle, kurde, trzeba przydzwonić trochę w gitarę, mówię, i zacznie się, mówi, może jakieś, kurde, wiem, jakaś wielka kariera, ja mówię, ja się tego chyba nie nadaję. A oto skład zespołu Big Cyc. Na gitarze basowej Jacek Jędrzejak Ciacio, nieślubny syn i wnuk Izzy Korna i Heleny Wądraczkowej o pseudonimie Parowóz, bowiem często, zbyt często puszcza parę z gęby na przesłuchaniach w radiokomitecie. Nikifor polskiego rock'n'rolla, fanatyk polskiej motoryzacji. A oto nasz perkusista, Jerry Lees, bardziej agresywny niż stado pawianów, Armia Czerwona i Armia Amerykańska. Człowiek, który ma 5 dzieci, także więc dobrze wali nie tylko w perkusję. Człowiek, z którego nogi zrobiono kiedyś kolumnę Zygmunta. A oto i piękny Roman, postrach dziewic. Człowiek, w którym kochają się wszystkie syberyjskie niedźwiedzie w całej Europie Zachodniej. Człowiek, który gryfem od swojej gitary doprowadzał do orgazmu wszystkie nieletnie orangutany z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Gitarzysta grupy Big Cyc. Pamiętam, że w pierwszy skład. Tak. Nie było Romana w pierwszym składzie. Marek nie mogłem Marek spać, który tak. Grał też w rokoszu. Wiele nocy przez to nie spałem. Ja przypomnę, że Romek na koncercie tym, który uchodzi za pierwszy koncert Big Cyca, czyli w klubie Balbina, odmówił także nałożenia pilotki, bo z założenia to miał być zespół trochę, który się naśmiewa właśnie z tych takich. Było wtedy dużo takich nadętych zespołów rockowych. Już nie będę z litości wymieniał nas, ale takich właśnie, które się tak napompowały, no, polski rock i tak dalej. I my trochę ten baron chcieliśmy tym Big Cyca przekuć i już na pierwszym koncercie, a w ogóle przez pierwsze lata 90. naprawdę wychodziliśmy na scenę ubrani jak cudaki. Opiszę tylko stroje niektórych kolegów. Chyba najmniej przebrany był Jerry, ale też nakładał jakieś peruki. A to może peruki. Tylko dlatego, że mnie nie widać za perkusją. Tak. Zawsze byłem jakaś peruka czy jakiś kapelusz. Ale on już i tak dziwacznie wyglądał. Jackowi zdarzało się grać na bosaka, co już w zespole rockowym jest dosyć wyzwaniem.
pojawiał się na tych drewnianych scenach w różnych domach kultury właśnie na Bosaka, ubrany w rosyjską marynarską koszulkę z paskami, normalnie rosyjski matros, tak jak z filmów tam. Czapka uchatka. Czapka uszatka i uwaga, okulary spawalnicze takie z takimi klapkami. Ja byłem ubrany w na przykład bardzo często w strój takiego sierżanta milicji, czyli długi milicyjny płaszcz i jakaś kretyńska czapeczka i trampki do tego i takie spodnie punkowe. Natomiast Romek na pierwszych koncertach, później już występował inaczej, miał marynarkę taką na zasadzie człowiek z małego miasteczka w niedzielę idzie do kościoła, taka była ta marynarka i do tego kretyńska pilotka. No pilotka z marynarką to połączenie, to każdy stylista powie, że to jest szokujące. Mieliśmy, pamiętam, że nie wiem, czy to wszyscy w kalesonach występowaliśmy. Był taki okres, że często. To ja też miałem wtedy też kolorowe kalesony. Kolorowe, tak. To były takie kalesony właśnie nietypowe, że tak powiem, no takie powiedzmy kalesony pod spodnie na zimę, na ostrą zimę, tylko takie kalesony często szyte z firanek, zasłon. Ja pamiętam, jak moja partnerka ówczesna życiowa chodziła do sklepów i mówiła, że o, taki świetny materiał, a to był materiał na przykład na leżaki. I mówi, to proszę 2 metry, a pani mówi, co, na zasłonki czy na leżaki? On mówi, nie, na spodnie dla męża. No więc tego typu były, tym na pewno się wyróżnialiśmy. Małcona babcie, pomito psa. Przemyt ręczników do RPA. Skradziono cnotę nieletniej Zosi. Mamusia, o, na górę klasie. Halo, halo, tu mówi śpik. Macie kłopoty, to dajcie mi się. Lecę pomocy, to nie ma mnie wie. Pamiętaj, zadzwoń 997. Myśmy się znali z Jackiem, bo mieszkaliśmy w tym samym akademiku w Łodzi na ulicy Lumumby 1820. To słynny akademik, taki trochę sfeminizowany, dużo kobiet. Balbina. Akademik Balbina i klub Balbina. Dużo takich kierunków humanistycznych. I ja tak naprawdę to Jacka poznałem właśnie na koncercie Rokosza. To był, widziałem koncert zespołu Rokosz w klubie Tygrys. To był wówczas największy klub na osiedlu studenckim. To był jakiś juwenalia, czy jakaś taka po prostu impreza studencka. Czy od Trzęsiny, to już tego nie pamiętam. Klub nabity po brzegi, pełno ludzi i właśnie wtedy nagle zauważyłem, że to jest człowiek z mojego akademika, ten co tam na basie gra. Tutaj chłopaków nie znałem jeszcze wówczas. I tak się zaczęło, że my po prostu się widywaliśmy gdzieś tam na Jacek też chodził tak w takiej kurce rockowej, w takiej skórzanej, wytartej, czarnej. I znaliśmy się z różnych takich akcji korytarzowych w akademiku. Parę razy gadaliśmy i tak dalej. I gdzieś tam, już nie pamiętam, no pojawiła się idea właśnie, że jest tworzony jakiś nowy zespół i ja przyniosłem Jackowi To było troszeczkę inaczej, bo jeden koncert, pamiętam, też był Rokosz i przed Rokoszem grał właśnie ten nasz nowy zespół, którym Roman nie chciał wystąpić i chyba nie wystąpił, o ile się nie mylę. Właśnie oni chyba już miał nazwę Bixys albo coś podobnego. Nie, wystąpiłem. Wystąpiłeś już? Tak. I ty nas oczywiście. Właśnie wtedy byłeś na tym koncercie. To był też koncert w jakimś sali kinowej, ale też gdzieś na Lumumbowie. A teraz coś dla telefonów. Dla wszystkich tych, którzy umierają z ciekawości, jak zakończy się serial Dynastia. Mamy miłą niespodziankę. Oto streszczenie ostatniego odcinka. Blake Carrington okazuje się córką własnej żony z pierwszego małżeństwa. Doktor Toscani zostaje ministrem zdrowia w Czechosłowacji. Żona Carringtona, Kristen, ujawnia, iż jest agentem Fidela Castro. Reszta bohaterów ginie w tajemniczych okolicznościach. Kontynuatorem rodu Carringtonów jest nieślubny syn Lecha Wałęsy, osiadły w latach 60. w USA! Swoją pierwszą wizytę w Ostrowie pamiętam bardzo dobrze. Umówiliśmy się, tam już właśnie chłopcy powiedzieli, że jest kapitan Żbik zrobiony, gdzie ja tam miałem swoje takie melorecytacje wstawiać. Musi być próba, no nie da się próby przez telefon zrobić. I wyjazd z Łodzi do Ostrowa. Jacek powiedział, że mnie przechwyci na dworcu i rzeczywiście podjechała taka żółta skarpeta, czyli syrenka 105 i mówi, no jedziemy do tutaj sali prób Bichcyca. I sala prób Bichcyca mieściła się wówczas przy browarze, tak. W takich magazynach,
kuchniach, czy takich pomieszczeniach technicznych przy browarze w Ostrowie. Zresztą pamiętam do dzisiaj, że chłopcy przygotowali już piwo ostrowskie dla kolegi, które zresztą pamiętam, wspominam z sentymentem, bo miał taki swój słodkawi, naprawdę tak, bardzo dobre piwo. fajny smak i naprawdę było o wiele lepsze niż te przereklamowane piwa. Jak się nazywał to piwo? To fajne nazwy. Piwo jubileuszowe. Jubileuszowe. Nie, inaczej jeszcze, nie? Ale to nieważne, dobra. Było bardzo smaczne i ponieważ oni obok był sklep firmowy, więc akurat w ogóle w PRL-u był kłopot z kupieniem piwa, nie zawsze to piwo w sklepie było, ale tu był sklep firmowy, więc na próbach Bikcyca piwo zawsze było. Ja pamiętam, że na początku byłem zaskoczony, bo widzę, że jeszcze próby nie zrobiliśmy, a już jest piwo przygotowane. Nie wiem czemu, ale piwo było, też to był PRL, brakowało wiele rzeczy, nie było w żadnej siatce, w torbie, tylko w wiadrze. Później pojawiła się idea takiego już koncertu, takiego powiedzmy w tym składzie i pod szyldem Bikcyc i takiego właśnie pomysł był jakiś, żeby zrobić z tego wielki halo, wielki szum, więc też przygotowaliśmy ten pierwszy koncert. No, już nie mogło być trzy piosenki, tylko chyba było z 10 czy 12, tak żeby trochę zagrać. Ja pamiętam, że jeszcze był z nami Piotrek Trzaskarski, student kulturoznawstwa, dzisiejszy znany reżyser takich filmów chociażby jak Eddie czy Mój Rower, który wówczas ze mną występował i robił coś w rodzaju kabaretu i wtedy, tak jak teraz koledzy mówią, żebym coraz mniej gadał, a to wtedy, żeby więcej, bo tych piosenek nie było za dużo zrobionych. I to był taki naprawdę fajny show. A w gazecie wyczytałem, że mija 75. rocznica powstania biustonosza, że ktoś ten biustonosz wymyślił, jakiś tam krawiec, nie pamiętam. I myśmy stwierdzili, że to idealnie pasuje do nazwy Bikcyc. Wydaliśmy takie ładne ogłoszenia, takie zaproszenia w zasadzie, ładnie wydrukowane na uroczystą akademię, bo w PRL-u obchodziło się cały czas akademię. Akademia tam z okazji rewolucji październikowej, takie, inne i tak dalej. No i okazuje się, że dokleiliśmy, że to nie jest sam koncert, tylko będzie turniej biustów, będzie odsłonięcie pomnika twórcy biustonosza i na ten prosty PR-owski zabieg nabrało się kilkudziesięciu dziennikarzy. Z całej Polski przyjechali dziennikarze, w tym Monika Olejnik i Beata Michniewicz z Radiowej Trójki, topowej stacji radiowej wówczas. Przyjechały, jak po latach Monika Olejnik nam powiedziała, ona myślała, że tam będą jakieś zabytkowe biustonosze, jakaś wystawa. No a dużo takich panów, reporterów przyjechało z nadzieją na turniej biustów, że będą fajne kandydatki. Pamiętam jak dziś, że pojawił się taki przez telefon, anonsował się taki dziennikarz z takiej rewolwerowej prasy i pyta, pan jest organizatorem tej imprezy? Ja mówię tak, a czy dużo kandydatek się zgłosiło? A myśmy żadnego naboru nie robili. Ja mówię, no na razie mamy 10, ale ciągle się zgłaszają. A on mówi, a to wezmę hotel. Zgwałcono babcie, pobito psa. Przemyt ręczników do RPA. Skradziono cnotę nieletniej Zosi. Mamusia o ratunek prosi. Całe te zabiegi wokół tego koncertu, takie właśnie turniej biustów, jakaś taki trochę happening, trochę prowokacja i tak dalej, po latach powiedziano nam, że to jest coś w rodzaju PR-u. Wtedy jeszcze nie było takiego w ogóle pojęcia. Myśmy to traktowali właśnie jako taką zadymę śmieszną i happening, ale można powiedzieć, że Bikcyc był pionierami, tak. Muzycy Bikcyca byli pionierami PR-u w Polsce. Popatrz młody kołchoźniku, twój pega. Najpierw zagraliśmy kilka koncertów klubowych i stwierdziliśmy, że trzeba by było to jednak zarejestrować. Już z Rokoszem mieliśmy pierwsze nagrania ze sobą, więc takie minimalne rozeznanie w studiach nagraniowych mieliśmy, no to stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić w Warszawie. A w tym czasie też nie było dużo tych studiów. No, studia... W tej chwili nie ma wszędzie, tam było kilka w całej Polsce. Dwa, trzy studia, więc stwierdziliśmy, że studio Andrzeja Puczyńskiego w Izabelinie to będzie to. To było pierwsze prywatne studio w Polsce, bo do takiego studia na przykład w radiu tam Jedynka, to podejrzewam, że
żeby nas nie wpuścili. Nie. Więc myśmy za własne pieniądze złożyliśmy, zrobiliśmy taką ściepę. Że... Nie, uwaga, zapłaciliśmy za nagranie 12 dolarów. 12 tak, dolarów. Pamiętasz? Tak, pamiętam. 12 dolarów. Bo piątkę ty pożyczyłeś od rodziców, piątkę ja, a dwójkę doniósł Romek. Tylko państwo. Kontestacja, to jest dobre na wakacjach, a już w szkole wszyscy grzeczni, uczestani i bezpieczni. Kontestacja, to jest dobre na wakacjach, a już w szkole wszyscy grzeczni, uczestani i bezpieczni. Andrzej mieszkał w Izabelinie, Andrzej Puczyński, gitarzysta zespołu Exodus, tam jego brat też tam grał i on miał trochę tej kasy i włożył w studio. Prawdzie to studio było w piwnicach. I to też tam różne śmieszne historie, bo na przykład nagrywamy coś, nagle coś zaczyna brzęczeć. Okazuje się, Andrzej mówi, musicie poczekać, bo moja mama sprząta teraz, odkurza i to wierzy ten. I tam mieliśmy 15 minut poczekać, przestała odkurzać i znowu mogliśmy znowu nagrywać. Ale jeszcze pamiętam, wcześniej to jeszcze było pierwszy raz rozmowa z Andrzejem. I Andrzej mówił, dobra, super, świetnie, ale fajnie będzie, bo teraz jest taka moda, komputery. To był ktoś pierwszy raz coś takiego widziałem, mały komputerek. Wejść to Jerry do domu. Komputerek perkusyjny. Umie zaprogramować, a ja, no tak wiesz, nie, ale ktoś tam ci pomoże na pewno. Nie, coś powiedział mi, dobra. Pamiętam, że 2 tygodnie chodziłem z tym komputerem po wszystkich w Ostrowie, którzy coś tam mieli. Najlepszy komputerowca. Wtedy wiadomo, że jakie komputery były. Nikt mi nie pomógł. Nikt. Te 3 piosenki zawieźliśmy do studia rozgłości harcerskiej. Nagrane, ważne, na takiej radiowej taśmie. Tak, na taśmie radiowej. Tak. A tutaj jest. Na takich taśmach nagrywaliśmy. Tak, na starej radiowej taśmie zawieźliśmy to do rozgłośni harcerskiej, bo to była taka najbardziej alternatywna radiostacja w Polsce, gdzie nadawała, robiła taką alternatywną ale listę przebojów. Ale nie ma takiej stacji. Tak. Na tej liście był Rokosz wcześniej również, gdzieś bardzo wysoko i kapitan Żbik znalazł się na pierwszym miejscu listy przebojów. No, wydawało nam się, że tam otworzy drogę do tych rozgłośni ogólnopolskich. Zawieźliśmy to do Trójki, niestety redaktorzy z Trójki... Na Trójkę było to za ostre. Za ostre, że bardzo im się podoba, ale to nie ten target i mają inną troszeczkę publiczność. Natomiast popularność zespołu była tak duża przez tę listę przebojów alternatywnych, że mnóstwo ludzi zaczęło się pojawiać na koncertach. I pamiętam, że kiedyś mieliśmy koncert w Warszawie i pojechaliśmy do Marka Niedźwieckiego, bo on już wcześniej zaczął puszczać piosenkę góralską, która dotarła do 2. miejsca listy przebojów Trójki. No i czeka na następny premierowy kawałek. Na pewniaka wziął. My oczywiście mu nie powiedzieliśmy, że to jest wielka miłość do babci klozetowej, najlepsza na świecie, jest miłość w klozecie, bo jak mu to powiemy, to nigdy nie puści. No i pyta, o czym na piosenkę. O miłości. No to dobra, to puszczamy na żywo. I pamiętam, że raz, jeden, jedyny i ostatni wielka miłość do babci klozetowej pojawiła się w liście przebojów Trójki i na tym zakończyły się nasze wizyty. Tylko, tylko w Trójce.
Piosenka Góralska to piosenka zrobiona na podstawie słynnego numeru zespołu Skaldowie, Kulik, tylko że z innym tekstem i oczywiście na wersji punkowej, przy czym no, u Skaldów to była piosenka rzeczywiście Kulik, tam górale, zabawy w śniegu i tak dalej, a u nas była to piosenka o ZOMO. Jadą chłopcy w górze, coś mryga, hej, nie uciekajcie ludzie, to próżna fatyga. No to jest o ZOMOWcach, właśnie w górze coś mryga, radiowozy. I młodzież idealnie takie kamuflaże literackie odczytywała. O całości nagraniu całej płyty, całej płyty zadecydował koncert chyba w Hybrydach, nie jestem pewien, w Warszawie. Tak. Gdzie przyszła Kasia Kanclerz, już potem bardzo tam znana menadżerka różnych zespołów, między innymi naszego również. I ona już wiedziała, że zespół już w Trójce gdzieś tam go grali już ten i przyszła na koncert. Się okazuje, że wysłał ją Andrzej Puczyński, bo razem z nią pracował. Tak jej się koncert spodobał, że przyszła po koncercie i zaproponowała nam, że oni z Andrzejem, studio Izabelin pokrywa całą płytę. Chcemy, dokończycie cały materiał i wydamy całą płytę. No i tak się właśnie zaczęła, tak powstała pierwsza płyta już. Kolejne nagrania właściwie zasponsorowali, oni włożyli w to pieniądze. No i współpraca z nimi, bo to już potem Kasia była naszą menadżerką, tak. Przy czym trzeba powiedzieć, że ta pierwsza płyta naprawdę do dzisiaj kultowa, uznawana za szczególnie, no i nagrania są znane i przeboje, ale też okładka, też całe historie, które tej płycie towarzyszyły. To było coś niesamowitego. Na dzisiejsze warunki, tak. Ponad oblicza się, że mniej więcej szacunkowo, czy się my mówimy symbolicznie płyta, ale to były nośniki głównie w postaci kaset magnetofonowych, bo taki był płyta winylowa. Modny tak, nośnik muzyczny. To sprzedano tego około 1 000 000 egzemplarzy. Ale warto też dodać, że projektantem okładki był Piotrek Łopatka. Ostrowianin. Plastyk. I to rzeczywiście dzięki niemu też ta okładka jest, zaprojektował całość w zasadzie, bardzo, bardzo fajna. No była oryginalna, na pewno nigdy... Ważne, że na tamte czasy nikt takich piosenek nie śpiewał, na przykład taka piosenka jak Berlin Zachodni, to jest taki reportaż z Tu i Teraz, właśnie, przemytnicy... Myśmy to przeżyli zresztą. Wali się mur berliński, te doświadczenia nie wzięły się znikąd, myśmy jeździli do Berlina na Zachodniego, jeszcze wtedy był właśnie, stał mur i był podział tego świata, żelazna kurtyna na wschód i zachód i te doświadczenia wynikają z tego, że w pociągu żeśmy spotykali właśnie ludzi, którzy pierwszy nas wyjazd był, nie byliśmy biednymi studentami, nie mieliśmy kasy, jechaliśmy pociągami na koncert, tak jak Rokosz na swoje pierwsze wyprawy i z przerażeniem i zdziwieniem i pewnym też rozbawieniem stwierdziliśmy, że tam jest pełno przemytników, którzy mają ukryte alkohol, papierosy na przemyt, bo było przebicie po prostu na tym. I stąd ten tekst. Jakaś karamba, stary zegarek, trzeba zarobić te parę. Renta stypendium, wyżyć się nie da, tu kupisz, tam sprzedasz, nie weźmie cię bieda. Berlin Zachodni, Berlin Zachodni, tu stoi Polak, to drugi chodnik. Za każdym rogiem czai się turek, sprzedasz mu wszystko, tylko nie skórę. Oni nam w ogóle nie wierzyli, że my wozimy gitary, idziemy dla na koncert. Dla też byliśmy przemytnikami. Oni tak wzięli nas na bok i pan, tak. A co wy macie w tych pudłach, nie? A my gitary. Gitary tam idą? A my nie, gitary, my gramy. Nie, no i co tam przewozicie? Młodzież znała, natomiast przemytnicy nie, bo oni tam co, jajkami handlowali, fajkami. Wydaje mi się, że Bichcyc w tych latach zaproponował zupełnie inny język, jeżeli chodzi o teksty. Ponieważ opisujemy rzeczywistość tu i teraz i myślę, że Bichcyc specjalnie nigdy nie miał szansy na to, żeby wypłynąć na szerokie wody gdzieś tam w Europie czy na świecie, bo my jesteśmy zespołem, który opisuje te problemy nasze. Czasami byliśmy zaskoczeni, bo graliśmy koncerty na początku lat 90. w Austrii, Finlandii, w Niemczech i oni z kolei widzieli coś zupełnie, czego my nie widzieliśmy, bo uważali, że zespół Bichcyc jest takim zespołem bardzo ludycznym i w tym całym rock'n'rollowym graniu ma jakąś słowiańską nutę i nawet
jakiś koleś w Wiedniu przyszedł i mówi, to wy macie jakiś taki polski przytup, jakiś taki polski folklor, ale mówię, ale gdzie, w którym miejscu? Tam się wydaje, że gramy rasowego punka. Mówi, nie, coś takiego jest, stopą na raz, że wszyscy skaczą, wszyscy się bawią. To jest coś takiego słowiańskiego, co z drugiej strony było nam bardzo biło, że ktoś coś takiego zauważył. Nie przeszkadzał w ogóle język, więc nie rozumiem, o czym śpiewacie, a jednak to jest coś takiego fajnego. Szeleść jest fajny taki właśnie. W 90 roku odpadliśmy w eliminacjach. Nie w 89. 89. Bo w 90 tak, już graliśmy jako tak, gwiazda. Właśnie. W 89 odpadliśmy, tak. A mimo że już mieliśmy te piosenki w rozgłośni harcerskiej, w 89 roku zagraliśmy tylko na małej scenie i odpadliśmy. W konkursie. Odpadliśmy z tego konkursu na dużą scenę. Pamiętam, że wygrał zespół Oczy Amelki. Gdzie dziś jest zespół Oczy Amelki? Ale jego nie było już po roku. Ale już w 90 roku zagraliśmy na dużej scenie i w 91 również. Zresztą jest zapis tego koncertu, bo Telewizja Polska... Pierwszy raz telewizję wpuszczono. Tak, transmitowała i retransmitowała koncert. Tam, pamiętam, był zaśpiewany Skin, Berlin, Zachodni, Babcia. To jest zadymy związany właśnie z tą telewizją. Bo to, a to jest następny koncert. To, mówisz, następny jeszcze. To jeszcze następny koncert. Był 92. Bo w 92 była zadyma związana z defektem mózgu, który mimo, że wygrał konkurs na małej scenie, nie został dopuszczony do transmisji telewizyjnej i wtedy cała publiczność jarocińska powstała przeciwko tym zespołom, które grają na dużej scenie i zaprotestowała przeciwko transmisji telewizyjnej w ogóle, bo dla publiczności jarocińskiej to była wielka zdrada. Z tą telewizją to jest o tyle ważny wątek, że w latach 80. jednak istniał taki, nikt go specjalnie nie ogłosił, ale bojkot telewizji, dlatego że telewizja to była komunistyczna i żaden zespół rockowy nie występował w telewizjach. Zresztą czy Edward Gierek, czy generał Jaruzelski nie byli za bardzo fanami rocka i raczej w telewizji preferowano muzykę taką no, płytką, muzykę rozrywkową. Krzysztof Krawczyk, Jerzy Połomski, którzy są oczywiście no, wspaniałymi tam wokalistami, ale raczej no, mieli taki przekaz czysto rozrywkowy. Po raz setny zespół ABBA w Studio 2 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zespoły rockowe z założenia nie pojawiały się. Dlatego mało kto też znał z twarzy tych muzyków. Bywało tak, że myśmy gdzieś tam jechali na jakiś koncert już zupełnie inny i ktoś tam mówił, na przykład do Jacka ktoś powiedział, najfajniejszy zespół to Big Cyc, a mówimy to my. Mówił już o akurat. Jadą chłopcy, nikt im nie zatrzyma. Hej, na wersu pełna, to nikt nie narzeka. Hej, na wersu pełna, to nikt nie narzeka. Wszyscy są młodzieńcy, wszyscy uśmiechnięci. Hej, wszyscy wyglądają na niebiosy święci. Hej, wszyscy wyglądają na niebiosy święci. Znano nasze kawałki, znano właśnie Żbika, znano piosenkę góralską, ale mało kto wiedział, jak my wyglądamy, no bo jednak ta publiczność klubowa, no to w skali kraju. To przełamanie, że nagle muzycy rockowi zaczęli się pojawiać w telewizji, naprawdę na przykład to jest charakterystyczne, że do pierwszej płyty, która miała bardzo dużo hitów i sprzedała się właśnie w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy, nie ma teledysków. Myśmy po latach nakręcili trochę na potrzeby programu Lala Mido teledysk do Berlina Zachodniego, ale tak de facto ta płyta wypromowała się sama bez teledysków, co jakby dzisiaj, czy parę lat później, już w epoce MTV już było niemożliwe.
pierwszy program taki telewizyjny to nakręciliśmy tutaj. Jerzy Jernas nakręcił taki undergroundowy film. Taki undergroundowy film pod, pod tytułem Broń Chemiczna i tam właściwie pojawiają się dwa teledyski do piosenki Aktywiści, Wielka Miłość do Babci Klozetowej. Ale to naprawdę był głęboki underground. Myśmy odzyskali po latach ten film. On jest teraz scyfryzowany. Bardzo fajnie to się ogląda. Zresztą być może uda się pokazać fragment, ale tak jak Krzysiek mówi, w jakiejś takiej ogólnej świadomości ludzi, jakiej ogólnej świadomości ludzi niezbyt funkcjonowaliśmy jako osoby z zespołu i dopiero później w połowie lat 90. zaczęły powstawać programy muzyczne, między innymi Lala Mido, gdzie pokazywało się zespoły, gdzie kręciło się teledyski. Jarek Janiszewski miał słynny program Rock Noc, gdzie transmitowano nawet duże koncerty rockowe, pojawił się program Luz, gdzie trochę tego rocka zaczęli ludzie doceniać i telewizji zaczęły docenić popularność i siłę rock'n'rolla i tych programów było wtedy więcej i wtedy już ta rozpoznawalność też była większa. Wraz z rozluźnieniem politycznym grupa Big Cyc ogłasza rozluźnienie w okolicach Biustu! Ciągle modne hasło precz z komuną zamieńmy w hasło precz z biustonoszem. Już czas odetchnąć pełną i swobodną piersią. Niech biustonosz to będzie wasz ostatni. W czasach komuny, czyli w tym schyłkowym PRL-u w latach 80. byliśmy nastawieni oczywiście bardzo anty do systemu, ale chcieliśmy robić to tak troszkę po swojemu, czyli z przymrużeniem oka, bo były zespoły, które tam coś ogólnie śpiewały przeciwko systemowi, jakieś metafory, Babilon upada i tak dalej. My raczej przyjęliśmy taki styl właśnie śpiewania o konkretach, czyli właśnie Berlin Zachodni, Babcia Klozetowa, Kapitan Żbik, to były konkretne satyryczne piosenki. Ja bym z tymi happeningami nie przesadzał. Zespół Big Cyc jest normalną, rasową kapelą rockową. Oczywiście te happeningi gdzieś tam nam towarzyszyły. Ja przecież wcześniej z Jackiem biegaliśmy w pomarańczowej alternatywie, gdzie to była normalnie uliczna taka opozycja antysystemowa. Przebieraliśmy się za krasnoludki i urządzaliśmy różne poważne happeningi. Ja tam w żółtych kalesonach wchodziłem na dachy kiosku Ruchu. Ale w momencie, kiedy zaczął się Big Cyc, to oczywiście trochę tego kabaretu było na scenie, jak chociażby te stroje, które opisałem, że tam Jacek był przebrany za rosyjskiego marynarza, a ja uciekiniera z komisariatu, ale jednak to były rockowe. Oczywiście robiliśmy na przykład na potrzeby filmu Jernasa, to pamiętam była taka tu w Ostrowie, że akcenty ostrowskie, taki happening, demonstracja, na przykład szliśmy z Jackiem z transparentem koncerty rockowe okradają klasę robotniczą. Ja pamiętam, że to była taka jedna z ulic, nie wiem czy to nie Kaliska, dochodząca do rynku i pamiętam, że no, w szarej ulicy, tamtej szarej rzeczywistości to było coś takiego ekscentrycznego. Pamiętam, że ludzie się zatrzymywali i pytali, no ale dlaczego koncerty rockowe okradają klasę robotniczą, o co tu chodzi? Więc takie różne historie robiliśmy, czy na przykład ogłosiliśmy, że Babcia Klozetowa, ponieważ Wałęsa był wtedy, startował w wyborach prezydenckich, to ogłosiliśmy, że naszym kandydatem jest Babcia Klozetowa i znana z właśnie piosenki Wielka Miłość do Babci Klozetowej. Przez kilka pierwszych lat, nie wiem czy to pamiętacie, ja woziłem jeszcze tabuny ulotek anarchistycznych i na pierwszych koncertach chyba do gdzieś do 92, 93 roku normalnie rzucaliśmy ulotki antywojskowe, bo zespół się wywodził jednak z undergroundu i te pierwsze lata, te występy w Berlinie, wyjazdy właśnie do niemieckich klubów takich punkowych, to był zespół, który no nie po kostki, tylko po szyję tkwił w undergroundzie. A jest to kaseta zespołu Big Cyc! Twoje gramy! Nie pada, gej, zakłada. Ciężkie buty, syfa życia, czyli gary. Dziwnie
zmieszanego rana. Łapu spadzie, kiedy trzymam się z duszy. Ja spiszanie, to wysypia w planach. Jesteś wariat, to już wiedzą wszyscy ludzie. Twoje glany, twoje glany. Prowokacje były cały czas, to nie tylko ta pierwsza płyta z Lynnem, jeszcze na przykład taki druga płyta z Wałęsą. Ale jeszcze przypomnę wam taki happening, gdzie na potrzeby filmu Wszystko jest jasne, zagraliśmy koncert na Monciaku w Sopocie, na Deptaku, gdzie graliśmy piosenkę Jak słodko zostać świrem, i to jest udokumentowane, to mamy w archiwum, to może będzie pokazać. I pamiętam taka śmieszna historia, że ostatnio spotkaliśmy Pawła Małaszyńskiego, aktora, znanego aktora, który opowiadał mi, że był wtedy na koloniach w Sopocie i pierwszy raz widział Big Cyca właśnie na tej akcji. Na tej akcji powiedział: Jezus, ten rock'n'roll jest kapitalny, coś takiego robią. On miał 12 lat i oglądał Big Cyca na Monciaku w Sopocie, kiedy graliśmy Jak słodko zostać świrem. Ale myśmy coś robili, coś, to było coś, że przebijamy mur berliński, tak? Czy jakiś taki happening? Czy nie, na Monciaku po prostu. Nie, graliśmy na Monciaku Jak słodko zostać świrem. Na potrzeby filmu. Kręciliśmy chyba, skręciliśmy. Tak, ustawiliśmy. Pamiętam, że jeszcze policja wkroczyła wtedy i dostaliśmy. Wtedy dostaliśmy jakąś grzywnę za reżyser programu dostał grzywnę, tak. Jeszcze tak dodam na koniec, że część tego tematu, że z Big Cycem wydaje mi się, że to jest tak jak z aktorami komediowymi. Oni nigdy nie są tak do końca doceniani i wiesz, i też nie wszyscy nas kiedyś traktowali jako poważny zespół. Tak jak mówisz, happeningi, tu jakieś śmieszni, teksty jakieś dziwaczne, wiesz, nie? I ten, a teraz to się zupełnie inaczej patrzy. Teraz, kiedy już mamy, wiesz, no, jesteśmy gdzieś tam już bardziej znani, no to inaczej do nas też podchodzą. Jak słodko być idiotą, siłą chodzić na mostoka. Nocą tu trzymy w oknach, a w dzień na gola zadawać. Nie stać się na polityce i być głupim w każdym celu. Jak zdrowo być wariatem w tym popieprzonym kraju. Jak słodko zostać świrem. O, przez chwilę.
przylgnęła do nas taka łatka kabaretu rockowego. Myśmy się za to za bardzo nie obrażali, czy w ogóle się nie obrażaliśmy. Też z tego, natomiast w branży rockowej określenie kabaret to nie do końca poważni muzycy. Przy czym trzeba zauważyć, że właśnie tak jak Jerry tu powiedział, nawet ta piosenka Makumba, która była przebojem, którą grano w dyskotekach. Jeszcze wówczas w dyskotekach leciały w ogóle polskie piosenki. I zdarzał się i Czesław Niemen, i Tilaf, i Kult, i Big Cyc. Ona jest o czymś. Ona jest o czymś, czyli my bawimy się, robimy sobie żarty, ale jak tam poskrobać, tam o coś zawsze chodzi. To jest jakaś opowieść o tym, co jest wokół nas, co nas wkurza, o jakichś głupich obyczajach, zwyczajach, czasem politykach, czasem naśmiewaliśmy się też przez branży muzycznej. Były parodie Krzysztofa Krawczyka, Jerzego Połomskiego, zespołu Demono, czyli bawiliśmy się w pastisze. Więc ten Big Cyc, ta komedia, to jest tylko taka rodzaj maski takiej, którą my przybieramy, tylko po to, żeby coś poważnego powiedzieć. Ostatnio właśnie Monika Olejnik namówiła mnie, żeby jednak przeprosić profesora Buzka i tak się też stało przy okazji takiego spotkania po śmierci Pawła Adamowicza. Uznałem, że nastał taki czas, że należy pewne sprawy wyprostować. Był to czas zadumy i refleksji. I tak też się stało. Zresztą podszedłem do profesora Buzka. Najpierw Monika Olejnik powiedziała, że to jest Krzysztof Skibać, co chciał panu profesorowi powiedzieć. No on tak troszkę był taki zaniepokojony, czy to nie jest dalsza część tego happeningu. A ja powiedziałem, że chciałem pana przeprosić za pewien taki może nie do końca mądry happening. I on powiedział, tak, pamiętam, fajna dupa. Co świadczy o tym, że ma poczucie humoru. Mój ojciec ma klipy takie nie. Każdy facet to świnia, czy kręci mi pornola, to nie mógł być spontan, bo musieliśmy scenariusze i musieliśmy się przygotować przy teledysku Każdy facet to świnia, przebieraliśmy się za kobietę i to w trzech odsłonach. Także prawie dwa dni to kręciliśmy. Cała ekipa filmowa, która nas przebierała. Makijażystki, cztery, bo musieli wszystkich równocześnie malować, peruki i tak dalej. Z Makumbą rzeczywiście na planie było trochę improwizacji, ale to wynikało z tego względu, że to był taki czas, to były lata 90. I pamiętam, że po prostu poszliśmy z kamerą na plażę, ale też były rzeczy zaplanowane. Ta dziewczyna Makumby, to wynajęta modelka, która gra jego tam żonę z teledysku, miała strój panny młodej. Pamiętam, że nasz kolega Maciej Durczak pojawiał się w stroju policjanta bez spodni, jako policjant plażowy. Tak. Różne takie historie, więc to były zaplanowane. No oczywiście na przykład wtedy taka ciekawostka, kręciliśmy to w Gdańsku na plaży, nie w Sopocie. Molo w Brzeźnie było w budowie. I jeszcze nie było tam jakieś deski, belki, po prostu to wszystko. I pamiętam, że myśmy chcieli tam się, bo było ładne ujęcie po prostu. Piękne morze i operator powiedział, że tu koniecznie musimy wejść. No ale to jest teren budowy, robotników nie było, bo była to chyba niedziela i był cięć. Ja pamiętam, że jakieś tam 5 dni daliśmy cieciowi, on mówi, no panie, tylko tak, żeby was nikt nie widział, a tu teledysk, który później miliony zobaczyły i jak się dobrze przyjrzeć, to rzeczywiście tam widać, że po prostu to molo jest jeszcze niezbudowane, więc to była, w tym sensie była taka improwizacja. Tak, szczególnie no Makumba zapoczątkowała tutaj, bo wiadomo, że był to przebój i to niemały, teledysk krążył wszędzie prawie. Koncertów graliśmy bardzo dużo, a jeśli chodzi o Makumbę, potem właśnie były te dresy. No z dresami też była śmieszna sytuacja, bo trzeba było golić te głowy, gdzie ja oczywiście kolejny raz uparłem się, powiedziałem, że nie, z golę włosów i koniec. Tak. Jacek cię przekonał, bo ty nie chciałeś zgodzić włosów. Wiadomo, dres to jest o dresiarze, no więc pomysł był na teledysk na początku. No tak, oczywiście. Ja nie miałem za dużych włosów, ale jeszcze miałem i dla mnie to nie był problem. Natomiast Romek miał długie pióra. Jacek go przekonał, mówi tak, że akurat wszedł film Ogień i Mieczem i tam ci podbi pięta, jest podgolony. Mówi, on, ten aktor, też musiał na potrzeby roli filmowej się podgolić. I to jakoś, że to aktorstwo, coś, i to jakoś Romka przekonał. Ale to też była scena, prząca krew w żyłach, bo wiadomo było, że nie będzie dubla, jak no z golą włosy i źle to skręcą, to już nie powtórzymy. Oczywiście. Tego.
A po drugie ten fryzjer, który nas strzygł, powiem tak, wyglądał bardzo nieszczególnie, był bardzo dziwnym człowiekiem. Bał się, że mój złą fryzurę. I miał tylko jedyną golarkę z jednym ostrzem. Nie wiadomo, ile razy on ją używał i ile ta golarka ma w ogóle ma lat. Także też miałem strach co do tego. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Stuś. A dzisiaj, panie Stuś, ostrzyże nas pan na łysą pałę. Jak to? Na łysą pałę? Na zero? Na zero, na zero. Niech pan głupiego nie udaje. No tak, żeby do dresa pasowało, rozumie pan? Rozumiem. Dlaczego pan nie rozumie? No, właśnie tak. No, proszę pan. No, to już siadamy. Zakładam was nad ranem. Mam dres. Mam trzy paski na ramionach. Każda laska jest już moja. Mam dres. Ale już nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że co by nie było, za każdym razem, jeżeli ja jakbym się do czegoś nie chciał przekonać, to i tak koledzy zawsze mnie przekonają, bo mówię, już tyle razy ze sobą jesteśmy i zawsze się dogadujemy i będziemy się dogadywać. Ale taki jest finał też tego. O tej rozpoznawalności, tak. Że wiesz, im nas było więcej w telewizji, ta rozpoznawalność rzeczywiście była większa, ale zdarzały się i to również właśnie w tym czasie, gdzie niby wszyscy nas już znają, a podchodzą do nas na przykład, no też śmieszna sytuacja, do Jacka, koleś już po koncercie, przed koncertem. Tak. Hej, cześć, Skiba, chodź, jaki tak. Skiba? Nie, sorry, Jerry, chodź, podejdź. Trzecia osoba nagrywa, nie, przecież to jest piękny Roman. I to takie rzeczy. Może nas rozpoznawali zespołowo, tak. Ale nie rozpoznawali nas indywidualnie. No, ja pamiętam taką scenę, jak po jakimś już tam koncercie, naprawdę zespół zagrał już parę tysięcy koncertów i nakręcił kilkadziesiąt teledysków, wpada jakaś dziewczyna do garderoby i mówi, a wszyscy jesteśmy tacy właśnie zmęczeni, spoceni po koncercie. Ona tak patrzy po wszystkich twarzach i mówi, słuchajcie, a który z was to piękny Roman? Uważam, że dresy też zawojowały całą sytuację. Bo wydawałoby się, że niby te włosy zgolimy jakby przed teledyskiem, a to się działo wszystko w trakcie teledysku, gdzie to zostało zarejestrowane, każdy z nas był filmowany, był golony podczas kręcenia, tak jak tutaj teraz robimy. A potem przebrał się w dresy i tańczył z pałami baseballowymi. Tak, dokładnie tak. A te dresy mam do dzisiaj, gdzie chłopaki może o tym nie wiedzą, one są schowane, także może kiedyś powstanie, może jakieś muzeum Biktyca. Ja kupię je od ciebie, bo mi są takie dresy potrzebne. Może jakieś muzeum Biktyca powstanie i wtedy zaczniemy wyciągać te wszystkie fatale. Nasze, nie tak wiem, dalej. Czy pamiętacie, tam też była zabawna sytuacja, bo oczywiście myśmy w ciągu dnia kręcili teledysk, już później na początku z włosami, później już z łysymi pałami, a wieczorem daliśmy koncert w Krakowie. Teledysk był kręcony właśnie nietypowo, bo w Nowej Hucie, właśnie w dzielnicy Krakowa, a wieczorem był klubowy koncert w Krakowie, taki po prostu normalnie biletowany. Tak, i my z tymi łysymi pałami wchodzimy na salę. My spóźniliśmy się trochę, no bo to wiadomo, zdjęcia się przedłużyły. Klub nabity ludźmi, 500 osób w środku, 500 na zewnątrz i my wchodzimy. Jest taka cisza, bo nas nie poznają, fani przyszli i poza tym wtedy no jeszcze skinheadzi rzeczywiście się pojawiali i tak dalej i publiczność myślała, że to jakaś zmiana ideologii, że myśmy, nie wiem, połączyli się ze skinheadami albo przystąpiliśmy do dresiarzy. Pamiętam, że dopiero jak ja wytłumaczyłem, że kręcimy, a numer nie był znany, bo dopiero był robiony teledysk, że kręcimy właśnie piosenkę o dresiarzach i tak dalej, no. To nastąpiło jakieś takie uspokojenie, że to żarty i tak dalej, bo była obawa, że zmieniliśmy ideologię. Mieliśmy ochotę zrobić coś innego. Mieliśmy tak, jak był Rokosz, potem coś innego w Biktyce, teraz tu było podobnie. Poza tym mieliśmy kilka piosenek takich, które nie pasowały do Biktyca, bardzo pasowały właśnie, żeby
zrobić w klimacie lat 60. No i zastanawialiśmy się, jak to zrobić. W końcu zaprosiliśmy do współpracy Jarka Janiszewskiego, wokalistę zespołu Bielizna, który wcześniej pojawił się na płycie Big Cyca, nagrał z nami Pasażera z polskim tekstem i stwierdziliśmy, że jego teksty, jego humor, poczucie humoru, jego sposób pisania tekstów będą idealnie pasować do tej muzyki lat 60., bo to też miała być bardzo pogodna muzyka, bardzo prosta muzyka oparta na kilku funkcjach. Sama nazwa Czarno-Czarny nawiązywała do słynnych kolorowych zespołów, które w latach 60. powstawały w Polsce. I sam sposób nagrywania, bo nagrywaliśmy na starych urządzeniach, zrobiliśmy taką stylizację na stare nagranie, jak się później okazało, 10 czy 15 lat później zrobiła to Amy Winehouse, Adele czy inne zespoły, które odkryły te lata 60. dla światowego show biznesu, czy Lenny Kravitz. My robiliśmy to wcześniej, no ale niestety mieszkamy w Polsce i nikt o tym nie wie. Natomiast była to świetna odskocznia dla nas. Poza tym wymyśliliśmy tych czarno-czarnych od początku do końca, ubraliśmy się w czarne garnitury, w meloniki, tak żeby nie kojarzono nas z Big Cycem, żeby jakby rozdzielić te po prostu tutaj te postrzeganie zespołów, żeby nie powiedzieć, że to Big Cyc gra, teraz lata 60. Ubraliśmy się w czarne meloniki, czarne okulary, czarne garnitury, Jarek był frontmanem. Nagraliśmy płytę, która była wielkim sukcesem. Dwa przeboje, nogi, potem druga płyta. I tak zaczęliśmy działać równolegle. Zresztą Krzysiek też miał swój pomysł na coś innego. Realizował program Lalamido na przykład. Nie chcę chodzić z tobą na spacer. Nie chcę pisać wierszy na klatce. Nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę chodzić z tobą po górach. Nie chcę pisać love na murach. Nie zaproszę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz. Chowasz tę cudowną rzecz, tę o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, 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 żebyś założyła mini, 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 ślimak gdzieś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, 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 żebyś założyła mini, 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 ślimak gdzieś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. No ja też nagrałem dwie solowe płyty, gdzie umieściłem piosenki, w których mogłem się wreszcie wygadać, bo nie zawsze się Jacek zawsze mówi, jak dostarczałem tekst, że skróć to jest za duże, to jest przegadane i tak dalej. A tam mogłem sobie porapować, to była oczywiście absolutnie no, poboczna, że tak powiem, działalność. Ale to nie przeszkadzało temu, żeby te poboczne projekty, żeby ten główny flagowy okręt Big Cyc płynął dalej. A ja tu jeszcze na chwilę wrócę teraz do Romana jeszcze raz, bo to jest dosyć ważne. Mm-hmm. To jest tak, jak było z Big Cycem. Też się buntował przeciwko czarnym. Właśnie tutaj odkrycie to nas tak zaskoczy, że Roman, no, oczywiście, że to jest również mój pomysł, ja uwielbiam to. To było pierwszy raz Roman powiedział, zaakceptował, że... Zaakceptował. Zaakceptował w 100%. Ja kocham jesień, ty kochasz jesień też. Kochamy jesień, bo wtedy pada deszcz. Ja kocham jesień i ty kochasz jesień też, bo wtedy pada. Ja kocham jesień, ty kochasz jesień też. Kochamy jesień, bo wtedy pada deszcz. Ja kocham jesień i ty kochasz jesień też, bo wtedy pada deszcz. Było zmęczenie materiału, może po tych trasach z Makumbą, gdzie tam graliśmy, ale nas to raczej cały czas... Ale tak nikt z nas nie miał takich myśli samobójczych. To znaczy, że kończę z zespołem. Nie, tak nie odchodzę. Było. Odchodzę. Powiem tak, ja coś zawsze mówię tak, to co, zamykamy sklepik? Kariera żadnego zespołu nie przebiega tak. To jest zawsze sinusoida. Jesteś na górze, jesteś trochę na dole, jesteś na górze, jesteś trochę na dole. Sens w tym, żeby gdzieś ten dół, to nigdy nie był dół prawdziwy, tylko przynajmniej no, taka linia prosta, która po prostu powoduje, że
jest jakieś zainteresowanie wokół zespołu. Aczkolwiek, jeżeli chcesz jakieś anegdoty, bo rozumiem, że dokument jest szczery i prawdziwy. Jest troszeczkę. To powiem ci, to powiem tak ogólnie, że były tylko dwie bójki i to nie żartuję, w zespole i w obu uczestniczył piękny Roman. Jedna bójka była na pewno w Rzeszowie, to pamiętam. Czy nie? Ja może tak. Jako człowiek, który nie uczestniczył w tych bójkach. Jedna bójka była z Jackiem, druga była z Jerem. Z Jerem była przez zmęczenie. Pamiętam, że graliśmy naprawdę poważny i to fajny koncert w Telewizji Gdańsk, w dużej sali takiej koncertowej, zarejestrowaliśmy tam mnóstwo piosenek z udziałem publiczności i następnego dnia jechaliśmy do Suchej Beskidzkiej i nie było wówczas autostrad. Jechaliśmy 700 km po takich drogach, znaczy Heniu jechał, myśmy i po prostu kiedy wyszliśmy z samochodu i mieliśmy za chwilę grać koncert, wszyscy byli totalnie zmęczeni, jak to się nieładnie mówi, kwadratowe dupy już mieliśmy ze zmęczenia i wówczas na skutek tego zmęczenia jakiś po prostu absurdalna awantura, nieporozumienie. Niezrozumienie w ogóle, wiesz. Ja myślałem, że ty jesteś w samochodzie, a on mnie nie chce gdzieś wypuścić, ja coś... Pamiętam i nagle doszło do takiej szarpaniny. Ja zacząłem popędzać, że musimy za chwilę grać koncert. A on nie wiedział, że ja nie wiem, że coś tam, wiesz. A Jerry się upadł, powiedział, że nie, że on teraz nie był niezmęczony, koniec. No i to i potem zaczęliśmy się, wiesz, szarpać. Ale to wiesz, to było... Ale już po koncercie przeszliśmy i kurde, wiesz. Jasne, to nie było coś, co zaważyło na losach zespołu. A druga bójka była z Jackiem i powiem tylko tyle, że chodziło o kradzież kołdry. Wziąłem kołderkę z jego łóżka. Przyszedł. Była cieplejsza. Tam doszło, można powiedzieć, nawet do ręki. I przyszedł nad ranem, zerwał ze mnie tą kołdrę, ja odezwałem się tylko precz, on mnie złapał za klapy i dostał fangę pod oko, ale potem... To już takich szczegółów nie trzeba. No, dostał fangę pod oko, złapał mnie za klapy i mówi, ty bijesz kumpla z Ostrowa! Potem pamiętam, że doszło do pojednania na śniadaniu w McDonaldzie. Wstań, bo za oknem czeka nowy dzień. I chociaż pęka łeb, ty nie pękaj, obudź się. Czas ten młoteczek zaczyna bić. Już nigdy w życiu nie będę pić. I chociaż pęka łeb, ty nie pękaj, obudź się. Budzi wciąż się trze, żona szarpie mnie. Nie udawaj, nie wstawaj. Budzi wciąż się trze, trzęsie mnie, musisz podać się, wstawaj, wstawaj! Tak jak Krzysiek to mówił wcześniej, że ulubieńcy polskiej publiczności są zapraszani do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli się tutaj odnosi sukces, to prawie 80% szans masz na to, żeby wyjechać na trasę, czy przynajmniej na kilka koncertów, żeby się zaprezentować publiczności za oceanem. Nam się dopiero to przytrafiło w 97 roku, czyli stosunkowo późno, bo... Ale wcześniej graliśmy w Niemczech koncerty w Austrii, to bardzo dużo. Byliśmy w Skandynawii Nawet wydaliśmy płytę w Niemczech, wytwórnia Red Rosetta Records, czyli Czerwony Otwór w dupie wydała ten znany zespół z Polski. Wydaje mi się, że wędrowanie jest wpisane w los muzyków. To jest tak jakby ci średniowieczni aktorzy teatralni, minstrele, bardowie i tak dalej, wędrowali od zamku do zamku i to jest naturalne, że szukasz swojej publiczności i ta polska publiczność jest na całym świecie, ta polska diaspora jest szczególnie bardzo duża właśnie w Stanach Zjednoczonych. Myśmy grali, tak jak koledzy powiedzieli, właśnie w Finlandii, byli zaproszeni przez punkowe zespoły w Niemczech w takich punkowych klubach, ale ten wyjazd do Stanów rzeczywiście to było jakieś takie wydarzenie i pamiętam, że ten pierwszy koncert w Chicago był niesamowity. Sala Copernicus Center, nie za bardzo nadająca się do koncertów rockowych, taka bardziej sala kongresowa, pluszowe siedzenia, mało miejsca do tańczenia, a ta nasza publiczność chciała skakać, chciała tańczyć, chciała się wyżyć na Big Cycu. I pamiętam, że trzy pierwsze rzędy przez naszą publiczność zostały wyrwane z krzesłami, wyrwane z korzeniami i organizatorzy powiedzieli, że więcej już tutaj zespołów rockowych w ogóle już tu nie wpuszczą. No, pierwszy raz zniszczono te rzędy. Co nie jest prawdą, bo w zeszłym roku na 30-lecie Big Cyca właśnie w tej sali graliśmy. Słońce co dzień znika, bo po imprezie lubi spać.
ciągle wisieć głową w dół. Tak, tak, świat się kręci. Tak, tak, jak rozkręcić go. Może podzielić coś na pół. To jest fajne to, że możesz grać swoją muzykę, wiesz, na całym świecie. Nie wiem, jak dla chłopaków. Ale też przez migrację ludności polskiej udało nam się zagrać w wielu miejscach, gdzie Polaków jest dużo. Na przykład w Wielkiej Brytanii graliśmy z 10 czy 12 razy. Graliśmy w Irlandii. W Irlandii, graliśmy w Holandii, w Belgii. Dzięki temu, że Polacy rozpierzchnęli się po całym świecie, my również mamy nowy rynek i nowe miejsca, gdzie możemy nie tylko grać, ale również zwiedzać, bo my przy okazji wyjazdu na koncerty również lubimy sobie pozwiedzać, popróbować jedzenie, popróbować piwka lokalnego, poznać fajnych ludzi. Mamy kilku takich przyjaciół, którzy mieszkają w Szkocji, w Anglii, w Irlandii, którzy wiesz, no, poszliby za nami w ogień i odwrotnie, i my za nimi. Także te przyjaźnie trwają i mi się wydaje, że tak jak Krzysiek powiedział, ta wędrówka jest wpisana w historię każdego zespołu i to jest chyba coś najfajniejszego, co nas mogło spotkać i co każdy zespół może spotkać. Podróżujesz po świecie, poznajesz nowych ludzi i grasz świetne koncerty. Witold Kolumb dyplomacji, konsul całkiem już al dente, chce polecieć na wakacje raz z amigo prezydentem. Już nabyli dos tequilas, zadzwonili do muchachas, wykupili auto casco, lot z transitos przez Caracas. Viva San Escobar! Viva! Viva San Escobar! Viva! Viva San Escobar! Wszystkie historie o zespołach rockowych to są jakby, wiesz, jak ktoś kręci film o jakimś zespole, to wiesz, pospisuje wszystkie historie z całego dziesięciolecia i zamknie to w jednym tygodniu. I to, wiesz, po prostu jedzie zespół w busie i, wiesz, na uszach chodzi, bo te wszystkie anegdoty realizuje, których się nasłuchał od zespołów. Oczywiście są różne ciekawe historie, które nam się przytrafiły, przydarzyły i nie ukrywamy, że również wiedliśmy ten rock'n'rollowy żywot taki dosyć mocny, bo powiem, te pierwsze koncerty w Niemczech czy w Austrii to nie były jakieś hotele pięciogwiazdkowe, tylko graliśmy w skłotach, w hostelach, czy spaliśmy u ludzi. Ważne, że nie graliśmy dla Polonii. Nie graliśmy dla Polonii, graliśmy dla... Tankowe, niemieckie, austriackie. W klubach, w mieszkaniach prywatnych. Tam Polaków prawie w ogóle nie przychodzili, bo jeszcze nas nie znali dobrze. Pojedyncze osoby. Mało, że Polaków było, wiesz, w Niemczech też mieszkało. Wiesz, graliśmy w słynnym klubie Stretebeker w Hamburgu na São Pauli. W słynnym klubie Flex w Wiedniu. To jest taki naprawdę już nieistniejący klub, kultowy klub punkowy, w którym grała cała elita alternatywnych zespołów amerykańskich i z tego świata. Z tych podróży i z takich przygód, wiesz, zespół, oczywiście zdarzało się tak, że ktoś tam był pod dobrą datą w czasie koncertu, ale raczej te imprezy były po koncertach. Staraliśmy się zagrać profesjonalny koncert, tak żeby publiczność się bawiła. To jakieś pojedyncze, wiesz, incydenty takie, że ktoś tam o jedno piwo może za dużo wypił. Natomiast to nie są ciekawe historie tak naprawdę, bo, wiesz, ciekawe historie są związane właśnie z podróżami. Nie wiem, jak dla chłopaków, ale dla mnie do dzisiaj takim naprawdę ciekawym, egzotycznym niemalże wyjazdem był wyjazd do Kanady. Byliśmy w Toronto, byliśmy w Vancouver. No to są niesamowite miasta, szczególnie Vancouver. Fajne miasto, fajny klub, gdzie po nas grał, na przykład dzień po nas grali Wailers, zespół The Wailers, czyli zespół, który towarzyszył Marleyowi. Jak Jerry, znawca reggae, stwierdził, że rzeczywiście tam chyba dwóch muzyków było oryginalnych. Pamiętam, że jeden miał tak grube dredy, jak moje uda po prostu wychodziły z głowy. Klub nabity i to, co specyficzne, wtedy u nas tego jeszcze nie było. Ktoś mi tutaj klepie, daje mi, kurczę, jointa.
podaj dalej, pożyczaj. Fajka pokoju, tak. Czegoś takiego, wiesz. Także mi się zdarzyło, że zastałem na czwartym numerze, a obudziłem się na bisie, także. A ja odwrotnie, ja na przykład z tego koncertu, w którym nie grałem, tylko w którym byłem widzem, bo skąd myśmy się tam wzięli? Przede wszystkim właściciel klubu, który był Kanadyjczykiem, zobaczył koncert Bicyca i mówił, że nie rozumie tekstów, ale widział świetną reakcję publiczności. Na koniec na przykład, jak kiedy gramy Balladę o Smutnym Skinie, cała publiczność z nami zaśpiewała, a jak publiczność śpiewa z zespołem, no to znaczy, że to jest jakiś znany przebój, znany zespół. I wtedy pamiętam, że bramkarze zaczęli nas szanować, że o, jak tutaj pomyśleć, to znaczy, że ten, że to już są jakieś gwiazdy. I nasz kierownik klubu zaprosił na ten koncert Wailersów i pamiętam, że no tu Jacek zastał na trzecim numerze, obudził się na bisy, a ja z kolei, hotel mieliśmy jakoś bardzo blisko, dosłownie 200 metrów od tego klubu, ja te 200 metrów szedłem północy. Najgorsza laskina jest co roku zima. Jak on ją przetrzyma, przecież włosków nie ma. I załóż czapkę, skinie, skinie, załóż czapkę. Kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę, łóżka się przeziębią, kark z lodowa sieje, reszty myśli z mózgu wiaterek przewieje. To była sprawa oczywista. Mamy urodziny, musimy zagrać w Ostrowie. Zresztą wszystkie okrągłe rocznice zawsze graliśmy, tak, w Ostrowie. 25-lecie, tak. Na którym było, na 25-lecie było bardzo dużo ludzi, z 10 no teraz tysięcy. Też było bardzo, ale że teraz był pomysł, że nawet na początku, żeby gdzieś w klubie, tak? Czy tak, w Domu Kultury. I myśmy stwierdzili, że no nie, no 30-lecie, no to raczej otwarty, duży koncert i na piaskach. Zresztą pani prezydent Beata, która jest... Sama powiedziała, że super pomysł, nie wyobraża sobie tak, inaczej. Tak, że jest nam bardzo przychylna i sama powiedziała, że nie wyobraża sobie koncertu innego niż na piaskach w plenerze i wydaje mi się, że dobrze się stało, bo zagraliśmy też taką przekrojówkę, bardzo fajnie ten koncert był przyjęty. Zresztą cóż, no też jesteśmy zespołem, który no prawie chyba nie ma takich zespołów, który mieszka w Ostrowie, który mieszka w małym mieście, bo wszyscy ci, którzy osiągnęli jakiś tam sukces, się powynosili do Warszawy, do Łodzi, do Gdańska, do Wrocławia. Nawet mało... gorzej, gdyż ja mieszkam na wsi, tutaj mieszkam, w lesie, jestem mało, kniotkiem w zasadzie. Mało jest takich zespołów, które zostały w miejscu swojego urodzenia. Nie wiem, może w tych czasach już by to nie było nawet możliwe, a my mieliśmy jeszcze gorsze czasy, bo nie mieliśmy tego połączenia komórkowego, telefonicznego, ani komputerów. Autostrad nie było. Autostrad, przysyłaliśmy sobie kiedyś telegramy, wysyłaliśmy sobie listy i jakoś ten zespół funkcjonował i przetrwał te słabe czasy. Teraz już nam jest trochę łatwiej, bo komunikacja jest szybsza i sami mamy samochody, są autostrady, możemy wszędzie dojechać. Ale rzeczywiście może by nam było łatwiej w Warszawie, a jednak jesteśmy zespołem, który został tutaj, na tej ziemi. Jeszcze musimy teraz to dodać, bo zespół Bikcyc jest to chyba jedyny zespół w kraju, który gra tyle lat, nie zmieniając składu, ale zmieniliśmy tylko skład właściwie dwa razy, kiedy powiększyliśmy. I to też trzeba powiedzieć o kolegach, bo tak, tak w zasadzie mówimy cały czas tu o nas. Ja użyję takiego modnego określenia, bo to jest oczywiście skład ten pierwotny Bikcyca. Natomiast od 20 lat zespół Bikcyc występuje w składzie Bikcyc Plus. Piotrek Gadak-Sztajdel z Lublina, człowiek, którego poznaliśmy w studiu w Hendriksie w Lublinie, który wspomagał nas przy nagraniach. I razem z nami potem założył też Czarno-Czarny. Razem z nami założył Czarno-Czarny i od 20 lat jest w zespole, wszędzie na koncertach, również w studiu pomaga nam nagrywać. Piotrek Gadak-Sztajdel z Lublina i Marek Baras Szajda. Marek jest troszeczkę krócej. Marek jest 12 lat, grał wcześniej w zespole Roan, gitarzysta bardzo sprawny, świetny, również się super komponuje z ekipą, wspomaga nas w nagraniach, bierze udział w teledyskach i też jest częścią naszej rodziny. Jak zarówno Piotrek, jak i Marek. No, może warto też powiedzieć o ekipie technicznej. Tu z Ostrowa wywodzi się Henryk Józl, czyli nasz Henas, nasz kierowca. To jest najstarszy w zasadzie członek kierowca, naszej załogi, bo on jest z nami prawie 30 lat. Także no, taki przyjaciel, który po prostu tutaj na ulicy Francesco Nullo ma swój magazyn. No jeszcze powiemy o dwóch menadżerkach. Kasia Wydra, która pracuje z nami już 11 lat, bardzo miło nam się współpracuje, oraz Kasia, niby Kasia Kołodziejczyk, która często jeździ z nami na koncerty. Road manager, tak. Jeszcze było wielu innych menadżerów. Menadżerów, ale skończyło się na kobietach, bo kobiety mają nad nami władzę i jest kulturalnie.